Młodsza córka Andrzeja Grabowskiego, Katarzyna, 27 L. W końcu wychodzi z cienia. No, cóż, nazwisko zobowiązuje. A w przypadku familii Grabowskich można nawet mówić o klanie. Reklama najpierw na aktorstwo zachorował Mikołaj Grabowski, potem jego młodszy brat Andrzej, Ferdek Kiepski, namówiony zresztą, przez starszego, by zdawał do szkoły aktorskiej. Tej samej chorobie uległy ich żony. Iwona Bielska, żona Mikołaja, i Anna Tomaszewska, była Andrzeja. Potem dzieci i ich połówki też uznały, że nie ma nic lepszego niż świat filmu. Co prawda syn Iwony i Mikołaja, Michał został operatorem filmowym, ale jego partnerka Antonia Bill aktorką i piosenkarką. Natomiast córki Andrzeja, Zuzanna i młodsza Katarzyna poszły znanym im tropem. Zuzanna skończyła warszawską akademię teatralną, katarzyna, łódzką filmówkę. Ich mężowie są oczywiście aktorami. Pawła, domagałe, męża Zuzanny, między m.in. z serialu o mnie się nie martw, Damiana Kulca. Którego katarzyna poślubiła w lipcu ubiegłego roku, można oglądać w teatrze powszechnym w Łodzi. Dzisiaj głośno. Jest o najmłodszej z klanu. Katarzynie. A to za sprawą serialu Zakochani po uszy, w którym gra jedną z głównych ról lekarza weterynarii Joanne Popiel. Kiedy ją dostałam? Niezwykle się ucieszyłam. Pomyślałam, że jest to duża szansa i zostałam Asią, właściwie Asią Kasią, bo tak mówią na mnie na planie. Myślę, że moja bohaterka ma dużo moich prywatnych cech więc granie jej nie jest ciężkie, śmieje się. Biorąc pod uwagę fakt, że serial wyświetlany jest od poniedziałku do piątku widzowie mają szansę utrwalić sobie jej obraz, zobacz więcej materiałów z życia gwiazd.